Prosimy was, polskie i nowy rząd, prosimy włączyć się w tą sytuację, dlatego że my po prostu sami to nie załatwimy. A jeżeli Putin przejdzie przez Ukrainę, to zacznie Polskę bić. Ja mówię wprost. Myślę, że tam jest ręka Kremla. I druga część programu. Ja jeszcze tylko przypomnę o sądzie. Czy rząd Tuska przestrzega reguł demokracji? Głosujcie na koniec programu, pokażemy wyniki. A z nami jest prosto z Kijowa Wołodymyr Petraniuk, dyrektor Teatru Zwierciadło. Witamy serdecznie, panie dyrektorze. Witam z Kijowa, z Nowym Rokiem. Witanie noworoczne. Witamy serdecznie. No i panie dyrektorze, jaka jest sytuacja w Kijowie obecnie? Czy wciąż trwają naloty? Czy jest w miarę względnie bezpiecznie dzisiaj? No dzisiaj cisza, ale jeszcze nie zdążyliśmy jakby... Tak. To wrażenie ostatniego nalotu jeszcze nie skończyło się, bo dlatego, że ludzie wykopują spod zawalów. До дійсі ще не всього то розкопане, що завалилося в тракті тих острілів. To przypomnijmy, że Kijów stał się w ostatnich dniach celem numer jeden właśnie rosyjskich ostrzałów. Rosjanie wystrzelili w stronę ukraińskich miast niemal 100 rakiet. No właśnie, panie dyrektorze, jak wyglądała ta sytuacja w Kijowie w ostatnich dniach? No tylko na Kijów 70, tak, rzucili rakiet. Pańska dzielnica była wtedy bezpieczna, czy też naloty rakiet były? No siedzieliśmy wszyscy w korytarzach, kto nie poszedł do ukryć. No ja osobiście, ale ja na dziewiątym piętrze mieszkam. Tu wszystko takie, były takie, odczuwało się te fale, tych uderzeń i w oknie paliło się taka luna czerwona. Mhm. Także no, to było bardzo na nas, robiło bardzo straszne wrażenie, powiem tak. Ale następnego dnia ja miałem bajkę noworoczną dla dzieci i moi aktorzy jechali na tą bajkę i ta bajka była o godzinie, to było wczoraj, o godzinie pierwszej. I to nic, musieli pracować, grać, bajki, dzieci, widownia była pełna. Czyli wychodzi pan, panie dyrektorze, czyli pan opuszcza mieszkanie, tak? Wychodzi pan na zewnątrz? Ja osobiście nie. Nie wychodzę. Aha, czyli w korytarzach siedzimy. Siedzimy, u nas jest takie pojęcie między dwóch ścian. To w środku mieszkania, na przykład między ścianą, która od pokoju i ściana, która od korytarza zewnętrznego, tam taki korytarzek i tam siedzimy w tym korytarzu. Ja, małżonka i pies siedzimy tam, póki się nie skończy to wszystko. No właśnie, dzwonimy do swoich aktorów. Dzwonimy, pytamy co i piszemy w tym messengerze, w Viberze, kto to jak przeżywa. Następnego dnia przyjeżdżają wszyscy jak z gorącej wody, no jak z jakiejś strasznej łaźni. Przyjeżdżają do pracy, robimy trenaż aktorski, modlimy się i zaczynamy przedstawienie wesołe. Ze świętym Mikołajem i z różnymi tam tymi personażami bajki noworocznej. No takie na wesoło. Wychodzi smutno, ale na wesoło. Mhm. Tak, taki paradoks. Czy wierzy no pan... i tak przyzwyczajony Kijów. Kijów teraz tak żyje. I powiem, że to jasne, że to wyczerpia nasze moralne i duchowne siły i rezerwy, resursy. No, my rozmawiali, panie Kamile, rok temu z panem, tak. Ja pamiętam. No to nastrój był lepszy w
wtedy, rok temu. Właśnie, czy nie obawia się pan, że właśnie Ukraina przegrywa tę wojnę? To nie wchodzi w grę. Pan mnie pytał o tym, ja powiem, że mnie nawet zdziwiło to pytanie. I nikt tak nie myśli. Ale resurs jakby na to wszystko wytraca się. I powiem tak, że czekamy. Od, wie pan, jeżeli by ja rozmawiał z Francją albo tam z Wielką Brytanią, to ja by tego nie mówił. Ale mówię dla państwu w Warszawie, Polsce, mówię o tym, że my liczymy na Polaków jak na braci. Dlatego, że odczuwamy taki krewny związek wspólny, jakiś historyczny. I mówię, że to jest bardzo poważny ryzyk. Dlatego, że teraz słuchałem u was na Super Espressie te polityczne dyskusje. I jaka u mnie była myśl, że te wszystkie dyskusje, u nas nie ma tych dyskusji. Dlatego, że nas biją cały czas rakietami. Panie dyrektorze, ja sobie po prostu modeluję, jak mogłoby być w najgorszym scenariuszu. Na przykład dla Polaków. No to skończyli się by te dyskusje. Panie dyrektorze, na koniec rządów PiS-u no nie były te relacje polsko-ukraińskie zbyt dobre, przyzna pan. No przyznam. No, ja na to nie bardzo zwracałem uwagi, dlatego że rozumiem, że każda społeczność, każda grupa narodowa, ona jest trochę podzielona. No jedni ludzie chodzą do kościoła, inni nie chodzą, inni wierzą w filozofię, inni wierzą w karty Taro. No są ludzie różne. I dlatego, że myślę po prostu, ta sytuacja stworzyła się dlatego, że ludzie, którzy awanturyści trochę, zaczęli korzystać się z tego przedwybornego nastroju społeczności czasu, tej sytuacji po prostu. Czy pokłada pan nadzieję w nowym rządzie w Polsce? 100%. Ja chciałem powiedzieć, że trzeba teraz, prosimy was, polskie i nowy rząd, prosimy włączyć się w tą sytuację, dlatego że my po prostu sami to nie załatwimy. A jeżeli Putin przejdzie przez Ukrainę, to zacznie Polskę bić. I ja powiem, że najgorzej to, że jeżeli rozglądać tą sytuację jak teraz, to też ten cały świat będzie patrzeć z dystansem na to. Powiedzą, Putin powie, że załatwia pokój w Europie i z Polską chce jakiegoś takiego pokoju, a w tym czasie będzie bić rakietami. Dopiero przecież na naszej skórze to teraz widać. Panie dyrektorze, pamięta pan te sceny z Nowego Jorku, kiedy no Polacy po wystąpieniu Zełenskiego mieli do niego żal za to, że skrytykował Polskę. Jak pan to komentuje? Potrzebne to były słowa Zełenskiego, czy niepotrzebne? Wie pan, no do naszego prezydenta każdy może mieć swoje patrzenie. Ale no to nawet chodzi nie o prezydenta. Nie o prezydencie. Tu chodzi o sytuację między... W tej chwili rozmawiamy o Polsce i Ukrainie. My potrzebujemy pomóc od Polski. Od Polski pomóc. Potrzebujemy, żeby zrozumieliście, że jesteśmy krewnymi dla Polski, Ukraina. Ale Polska pomagała i pomaga, prawda? Bardzo, bardzo pomaga, dużo. Pomaga, proszę pana, jasne. Ale proszę pana, niech wspominamy często w tej dzisiejszej sytuacji, ja zaczynam wspominać historyczne procesy w Monachium, kiedy zbierali się, kiedy przyjechał Chamberlain do Monachium, 39 się mi wydaje rok, tak?
I czym to skończyło się? Tym, że Niemcy weszli, faszyści weszli do Polski. I taka sytuacja no, składa się dzisiaj, bo ta po prostu na takim luzie rozglądamy za granicą sytuację w Ukrainie, rozglądamy trochę na luzie. Patrzymy tam na swoje polityczne sytuacje tam gdzieś tam, na przykład w Polsce. Ja o Węgrzech nie mówię. I w ogóle. Oglądamy to tak, z takim trochę dystansem. Dystansu nie ma. Po prostu wariat i monster moskiewski z Kremla, on jest zagrozą dla was konkretną, straszną zagrozą. To jak Hannibal Lecter w tym strasznym filmie Milczenie owiec. Panie dyrektorze, czy pan wierzy w to, że po tym ostatnim ataku na Kijów dostawy broni zostaną zwiększone dla Ukrainy? Co znaczy, tu nie wierzę. Ja mam nadzieję, spodziewam się na to. No, spodziewam się, cisnę na każdych swoich przyjaciół. Ja wiele mam w Warszawie i w Krakowie swoich przyjaciół i krewnych i piszę im, mówię, że o tym to ma być powiedziano w głos, o tym, że my to potrzebujemy. Ну і врешті завжди отримували від Польщі допомогу. Але повім так, дійсно, що того мало, треба більше, для того, що ситуація, ну, вода підходить до самого гардла вже. Єстешми такий потоп. Так. Panie dyrektorze, Wołodymyr Zełenski ostatnio się skarżył na brak pomocy Zachodu. Ja przeczytam, co mówił. Putin was pożre na kolację z całą władzą Unii, NATO, wolnością i demokracją. Zgadza się pan z tym? Putin może zawładnąć Europą? Ja z tym zgadzam się. I ja to samo mówię panu, panie Kamile. To samo, absolutnie. A ja jestem innego rodzaju człowiek niż nasz prezydent. Ale tu w tej sytuacji całkiem 100% ja za te słowa, które on powiedział. Także, ale jeszcze powiem odpowiedź panu na to pytanie, że w żadnej sekundy nie mam wątpliwości, że my wspólnie zwyciężymy. Żadnej wątpliwości. Ale chciałbym, żeby to było mniejszą krwią. Mhm. Czy słyszał pan, panie dyrektorze, czy słyszał pan o sporze, jeśli chodzi o polskich przewoźników na granicy? Wie pan, pan mnie to wyciągnął na te pytania. Bardzo mnie żal, że taka sytuacja. Ja mówię wprost. Myślę, że tam jest ręka Kremla w tej sytuacji. Na żal. Bardzo mnie nieprzyjemnie to mówić. Бо я мам завжди мам надії на польське, на поляку. Але власне в тій ситуації на границі з тим блокадом, мисля там же входять там пінензи з Москви. Panie dyrektorze, co z infrastrukturą w Kijowie, z elektrowniami? One pozostają nietknięte, ale infrastruktura chyba nie do końca, tak? No, jeżeli pan pyta, to no teraz nic się nie dzieje, wszystko dobrze. Wszystko, u nas na dzisiaj wszystko dobrze, ale ja nie wiem, na ile to wystarczy po prostu. Mhm. W Kijowie i na jego przedmieściach zostały uszkodzone tak bloki mieszkalne, supermarket, miejskie targowisko i około 60 samochodów. Miało ucierpieć też mieszkanie szefowej partii Głos Kiry Rudyk. Tak. Słyszał pan. Proszę pana. Tak, no jasne, to ona jest przyjacielką mojej córki. Aha. Powiem tak, że podziwiam Witalia Kliczko, który jest naszym merem Kijowa. Jak to prędko wszystko rozwiązuje on.
to u nas nauczyli się bardzo, bardzo prędko. Zabierają ludzi z tych zawalów, odwożą do szpitali, dają jakieś tam czasowe mieszkanie, gdzie oni muszą nocować. Тобто научилище за те два лята. Юж научилище і, ну, і даємо собі ради з тим. Але я завжди патчу на то і мишлю, на іле то ще вистарчі. Сонді пан, що Київ витримає атаки Росії? 100% витримаємо, але потребуємо, щоб ви нам допомагали теж. Mm-hmm. Jak pańskie życie wygląda, panie dyrektorze? Tak jakby pan opisał swój dzień teraz, w czasie wojny. Ja zajmuję się teatrem i całe swoje 24 godziny oddaję tej pracy. Ale przed tym przecież pamięta pan, że ja był w obronie, kiedy Moskale byli pod samym Kijowem. Mhm. Tak, ale teraz już to nie wymaga ode mnie tej interwencji. Ja się zajmuję teatrem i myślę tak, że resurs, o którym mówiłem, moralny resurs naszych mieszkańców zależy i ode mnie też, od moich przedstawień. Ja grałem, kiedy na Podol, jest taka dzielnica w Kijowie, Podol, a u mnie komedia w teatrze ma nazwę U Kijowie na Podole. Tak, na Podole jeszcze palił się pożar, a ja już grałem komedię na Podole i to jakoś razem istnieje. Ta katastrofa w jednym miejscu i moje przedstawienie komedijne w innym. I myślę tak, że przy całej paradoksalności tej sytuacji tak ma być, dlatego że ludzie mają możliwość w tej sytuacji jakoś istnieć duchowo, żeby oni mogli znowu pracować, żyć, rodzić dzieci, wychowywać, chodzić do szkoły i tak dalej. I to jest potrzebne. Teatr jest potrzebny niezbędnie. Czy według pana Unia Europejska powinna jak najszybciej włączyć Ukrainę do wspólnoty europejskiej? Bez wątpliwości. I czym prędzej, tym lepiej. Mhm. Ja myślę tak, że i NATO jakoś mało by jakoś z tym. No, bardzo zasmucony tym organizacją, jak to po polsku, ООН, ONZ? Międzynarodowymi, Rada Bezpieczeństwa Międzynarodowa. Coś tam słabo się dzieje. Bo kiedy oni mówią, że u nich wywołują trwogę nasze sytuacje, to mało powiedziano. Dlatego, że po prostu ma być jakaś interwencja w to wszystko, a nie po prostu mówić, że trwoga, że niepokój od tego, że Kijów obstrzelano. Kijów jest europejska stolica. Ja powiedziałem, że to jak ja znowu wracam do 1939 roku i do Monachium. Znowu to samo. 70 rakiet na Kijów. Jeżeli by u nas nie było zbito te rakiety, to już Kijowa by nie było. To byłaby cała ruina. I o czym my mówimy? O tych organizacji tych międzynarodowych, które mają interweniować w to od razu i robić tak, Moskwie trzeba zakryć granice, żeby oni nie mogli wyjechać, przestać z nimi targować po prostu, a nie wysłać z Warszawy moskiewskich ambasadorów. No, to byłby ruch. A ja rozumiem, że to jest ciężko, ale to trzeba to robić, bo dlatego, że Moskwa nijak nie reaguje na całe te ochy, achy.
Jasne. Panie dyrektorze, czy zgadza się pan z tym, czy Zełenski powinien oddać część terytorium Ukrainy w zamian za pokój? Czy jednak nie? Nigdy. Ani kawałka ziemi, tak? Ani skrawka? Ni kawałka ziemi. Ni kawałka ziemi, ni jednego człowieka. Tak nie może być w ogóle. I ja wracam do tych... Jeżeli by świat wysłał by moskiewskich ambasadorów z powrotem do Moskwy, to już by coś zmieniło się. A widzi pan, że dyplomacja jeszcze na to nie idzie. No dlatego, pan, że po nich nie biją. A po nas biją. I dlatego, że my myślę tak, że to trzeba zrobić to. 100%. Skończyć targowlę z Moskwą i wysłać ambasadorów Moskwy do Kremla, do domu. Słyszał pan o ostatnim incydencie nad Polską, jeśli chodzi o rakietę? Ja oburzony w ogóle tym. Oburzony braku polskiej reakcji na to. Oburzony. Dlatego, że od właśnie znowu wracam. Dlaczego nie było, nie wyciągnięto tych ambasadorów z ambasad? Ale o jaką reakcję chodzi panu, panie dyrektorze? Dlatego, że no, trzeba wysłać ambasadora rosyjskiego z Polski. Za to, za ten przylot rakiety rosyjskiej do Polski. Dlatego, że to po prostu zabawa. My myślimy z panem, my z panem dobrej myśli. I pan, i ja. Ale to nie jest tak. To diabeł. On sprawdza reakcji, co będzie. A nic nie jest. To znaczy, czekamy następnego kroku. I następny krok będzie. I to jest najstraszniejsze. I tego ja jasne, że ja tego nie życzę. Ni Polsce, ni sobie, nikomu. Ale tak jest. On sprawdza nas. Czy nie obawia się pan, że jeśli w Stanach wygra Donald Trump, Ukraina zostanie pozostawiona sama sobie? My wszyscy tego trochę boimy się, ale ja myślę, że ten cały proces, on nie jest odwracalny na 100%, nie. Chociaż nie. Donald Trump mówił, że w dobę zakończy wojnę Rosji z Ukrainy. Po pierwsze, on nie ma takiej mocy, żeby to zrobić, żeby zakończyć tą wojnę. Po drugie, od niego nie zależy od prezydenta tyle, żeby to jakoś radykalnie zmienić. To już jest jak taki potok procesów, które już odbywają się. I ja nie myślę, może trochę więcej sympatii, mniej sympatii, ale całkiem niemożliwe to, żeby to pomoc amerykańska przestała. Dlatego, że każdy najmniej człowiek, który orientuje się w światowej polityce, rozumie, że jeżeli przegra Ukraina, to przegrają i oni. Stany Zjednoczone przegrywają w takim razie. I Trump w tym też przegra. Dlatego, że zaczną rządzić Chiny i Moskwa. Kto w tym zainteresuje? Nie obawia się pan, że właśnie uwaga Stanów Zjednoczonych może być odciągnięta w kierunku Azji, Pacyfiku i Ukraina może być mniejszym tematem dla Stanów, dla Bidena? Ja tak nie myślę, dlatego że to jest puzzle jednej mapy. Ja się powtórzę, że jeżeli przegrywa Ukraina, to dominacja Chin się zwiększa. I Biden rozumie to całkiem. On jest mądrym człowiekiem, doświadczonym i wiele, wiele czasu zajmował się tymi procesami, jeszcze kiedy nie był prezydentem. I co ja tym opowiadam, o tym wie pan. Także myślę, że to nie może być wykluczona Ukraina z tego pola uwagi. Dlatego, że to jest
Ukraina jest częścią światowej polityki teraz. I ja nie chciałbym, żeby tak było, ale tak jest. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Wołodymyr Petraniuk z Kijowa. Ja życzę państwu wszystkiego dobrego i spokojnego nowego roku. Dziękujemy bardzo i również życzymy wszystkiego dobrego, żeby wszystko się zakończyło dobrze dla was. Dziękujemy bardzo. W tym roku, jeszcze w tym roku, panie Kamile. Tak, jeszcze w tym roku. Zwyciężymy. Dziękujemy bardzo, a ja jeszcze mam dla państwa wyniki sądy. Czy rząd Tuska przestrzega reguł demokracji? Na tak było 76%, na nie 24%, więc większość zdecydowana jest na tak. Ja państwu dziękuję za dziś i zapraszam na kolejny Wieczorny Ekspres. Dziękujemy, do zobaczenia.